Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przewiniemy do przodu. Ja jestem Malczu Mistrz, a to jest mini analiza traileru filmu o kardynale Stanisławie Wyszyńskim, czyli Wyszyński, zemsta czy przebaczenie. Postaram się w pieczołowity sposób przeanalizować w tej mini analizie traileru, klatka po klatce cały trailer. Mam nadzieję, że komuś to się spodoba i ktoś doceni to, co robię. Niemniej jednak postaram się zrobić to jak najlepiej. Gorzej, lepiej, ale zawsze, tak? Ale myślę, że lepiej. Także będziemy analizować klatka po klatce. To jest mini analiza, jest Malczu Mistrz, a to jest analiza traileru Wyszyński. Najnowszego. Okej. Okay. Tutaj mamy scenę, wysiadają żołnierze komunistyczni albo niemieccy. To zależy, tak? Chyba niemieccy. Tutaj jest scena właśnie nie z żołnierzami niemieckimi. Tutaj jest scena z żołnierzami niemieckimi. Czaszka, czyli SS, moi mili. I będzie tutaj taka fajna, taka scena poważna. Oficer, bitte. Wyszyński prosi, że pan kardynał Stanisław Wyszyński w filmie prosi, żeby zostawić ludzi, żeby nie zabijać ich, po prostu prosi o przebaczenie. Lassen Sie diese Menschen in Frieden. Schnauze! An die Wand mit Ihnen! Kino świat. Wymarsz za godzinę. Hasło na dziś wieczór: Wisła. Odzew: wola. Jeszcze jeden. Dobra, moment, tutaj przestawimy. Wisła. Tutaj pięknie się prezentują żołnierze wyklęci, żołnierze polscy, którzy będą walczyć z najeźdźcami, z wrogiem Polski. I towarzyszy im oczywiście w tle, w sutannie, kardynał Stanisław Wyszyński. Odzew. Piękne pola polskie. Wola. Wyszyński przygląda się opasce. Jeszcze jedno. Do naszego oddziału dołączył niedawno. Scena w szpitalu. Wyszyński modli się nad chorymi. Ksiądz porucznik. Wyszyński? Panowie, ja nie. Wyszyński mówi zgodnie z własnym sumieniem swoją wolę. Nie będę przedłużał. To dla mnie zaszczyt służyć ojczyźnie w waszych szeregach. Warto się o nią bić. Niech Bóg... Tutaj piękna waleczna scena militarna z udziałem żołnierzy polskich. Taka balistyczna, bardziej na froncie już walczą, w okopach, zasiekach, ranni, zamordowani, postrzeleni, jeden drugiemu pomaga, braterstwo, odwaga, honor. Prowadzi nas w boju. Matrix, no normalnie teraz widzimy w kadrze siostrę zakonną, która opiekuje się Wyszyńskim. Nasi uderzyli w Warszawę. Nieznana historia. Niemcy stawiają opór większy niż myśleliśmy. Mówi się. Tutaj będzie scena, no, niezbyt przyjemna, która może skutkować tym, że po prostu tych ludzi Niemcy rozstrzelają. W masowych rozstrzeliwaniach, po egzekucjach. I właśnie tam była wykonana egzekucja na ludności cywilnej przez wojska niemieckie. Wyszyński, kapelan Powstania Warszawskiego. No, bo właśnie tak oto, wiem, zadaję sobie moi mili, było. Pytanie, jak my powinniśmy postępować wobec nich? Podobnie? Oko za oko. Pragniecie... Tutaj Wyszyński prowadzi rannego ze sobą, pomaga, wspiera, dokazuje i pomaga po prostu w potrzebie, honorowo. Wolności. A jako naród polski... Tutaj kardynał Stanisław Wyszyński odprawia mszę i wygłasza przemówienie moralne.
Mamy do niej całkowite prawo. Dla żołnierzy. Tutaj jest bardzo mądra scena. Kardynał pyta się żołnierza, który walczył na froncie po stronie wojsk chyba niemieckich albo komunistycznych, bo nie wiem, bo nie ma umundurowania, bo leży w łóżku. Czy żałuje tego, że zabijał? Czy pyta się, czy zabijał? A tamten odpowiada, tak jak wszyscy. A potem mu odpowie, no zresztą sami zobaczcie. Ale tak jak wszyscy. No, no ale czego żałować? Bezmyślne zabijanie. Super po prostu. Tak jakby pokój nie istniał, tak? Machina wojenna, machina bestialska, trybiki żołnierskie. Niestety. W złych rękach. A tutaj... Nie możemy się poddać. Tutaj pani Kożuchowska jako zakonnica, jeśli się nie mylę dobrze, bardzo ładnie się prezentuje w tym habicie. A już sama myśl o tym. Wyszyński odprawia mszę i przemówienie motywujące dla żołnierzy polskich, sił zbrojnych, dla powstańców. Jest. Wyszyński czyta modlitewnik i kroczy po polu. Teraz następuje scena grającego na pianinie wehrmachtowca. Albo komunistę. Jest, chyba to jest komunista, bo to jest inny mundur. Zaraz sprawdzimy. Naszym największym zwycięstwem. Nie, to był Niemiec, to był Niemiec. Dobrze trafiłem, to był Niemiec. I grał na pianinie w szpitalu, bo go tam po prostu ci żołnierze wrodzy Wyszyńskiego pilnowali jak nie wiem co, jak oko w głowie. Tylko tak nie za fajnie. Moskal. Co gnoju? Powiedział żołnierz Moskal. Komunista. Tym razem, z tego co ja widzę. Albo inny. Może i niemiecki też, ale trudno powiedzieć, bo te mundury są bardzo podobne. Jedni powiedzą, że się różnią. Ja nie znam się na mundurach, ale po prostu w tle są typowo niemieckie żołnierze, ale tutaj poznaję po tym znaku na berecie. Coś tak z duchem nie mam. Ja tutaj chodzi o stricte o komunistów, bo komuniści prześladowali i kontrolowali Wyszyńskiego. Ta scena poruszona. Wyszyński opiekował się żołnierzami, powstańcami. Tutaj mobilizacja. Kryją się, walczą. Walczą. Wyszyński. Tutaj ktoś płonie. Ofiara wojenna. Tragiczna. Bestialsko zamordowana przez wrogów. Przez złych ludzi, bez honoru, bez godności. Bestialstwo wojenne. Po prostu bestialstwo wojenne, tak? Tutaj wybuch. Salwa honorowa była. Czeka cię największa walka. Walka o właściwy wybór. Zemsta czy przebaczenie. Co wybierzesz? Jeszcze zrobimy tak. Cofniemy. Teraz zrobimy jeszcze tak. I damy to na fulla. I teraz to wysłuchajcie, bo to jest piękne. Czeka cię największa walka. Walka o właściwy wybór. Zemsta czy przebaczenie. Co wybierzesz? W Chinach od 17 września.